Siema, siema. Witam na moim kanale. Z tej strony Harry, gramy Fallout. Kolejny odcinek z tej gry, trzeci już. Ostatnio miałem problemy, troszeczkę przeziębiłem się i nie mogłem za bardzo mówić, ale już jest wszystko chyba w miarę ok. Przynajmniej mogę mówić, jak słychać. Nagrywałem już jeden odcinek z Wolsen i nie było tak źle, także wróciłem też do Fallouta. I tak, parę rzeczy wstępu, czyli po pierwsze, dziękuję za komentarze, dziękuję koledze Le Chiffre, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego ksywkę, który zasypał mnie różnymi pomocnymi komentarzami. Między innymi podpowiedział mi, że interfejs i w ogóle całą grę się tutaj da przeskalować razy dwa w tym modzie zwiększającym rozdzielczość i tak dalej. Teraz wygląda tak, jak wyglądała pierwotnie, czyli ten interfejs jest tutaj dosyć spory. Lepiej się to będzie oglądać wam, nie się będzie prawdopodobnie bardziej klimatycznie grać, wszystko będzie lepiej widać. Minusem jest to, że nie widzę terenu tutaj dookoła siebie tak dużego jak wcześniej, ale kiedyś też tak było, że nie widziało się tego terenu, także zostaniemy przy takim widoku, jak jest w tym momencie. To jest raz. Dwa, że zastanawiałem się, jak grać, czy grać odkrywając grę. Ja w nią grałem już, ja ją kiedyś przeszedłem, ale nie pamiętam praktycznie nic z tego. I zastanawiałem się, czy grać bez żadnej pomocy, bez żadnego poradnika. I myślę, że chyba nie będę grał bez poradnika. Myślę, że będę czytał sobie poradniki przed odcinkiem i przygotowywał się do odcinka, gdyż wiele rzeczy można tutaj pominąć, nie zauważyć albo nie dotrzeć do paru miejsc pewnie. Tak jak ma to przypadek z Kryptą 15, gdzie w pierwszym odcinku nie wiedziałem, jak zejść windą na dół, bo ta winda tam jest zepsuta. Przeczytałem jak. Wiem, za niedługo tam dotrzemy, jeszcze w tym odcinku powinniśmy tam dotrzeć i zobaczyć, co tam jest na dole. No i wiele rzeczy można pominąć. Także mam wrażenie, że chyba lepiej będzie grać używając poradnika. Zobaczę jeszcze. Jeszcze nie jestem na 100% przekonany. Na chwilę obecną dzisiaj wiem, co mam robić, bo wiem, jak dotrzeć na przykład do tej Krypty 15 i tam dotrzemy. Sam bym na to nie wpadł chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, nasz towarzysz tutaj idzie z nami. Druga rzecz chciałbym, znaczy druga, czy albo już trzecia, ale jakoś tak mniej więcej jakby liczył. Chciałbym tutaj u tego kolegi przemienić wszystkie te ogony rad Skorpiona na antidota. Z tego względu, że one są cholernie ciężkie. Cholernie ciężkie są i... Może zepiszę. I nie potrzebne mi tak naprawdę. Także wymienię sobie. Nie tu chciałem. Tu sobie zapiszmy. To będziemy mieć quick save'a znowu. OK. Kolejna porada, którą otrzymałem, to jest, że nasz towarzysz ma... Możemy mu przehandlować wszystko tak naprawdę, a później możemy mu to ukraść. Możemy mu to ukraść, gdyż nie obrazi się na nas. To może być taki... Nie ma opcji, że on nam będzie, znaczy, że możemy mu to dać na przechowanie, także możemy mu tylko ukraść. Nie możemy mu pozwolić zginąć jednocześnie, no bo stracimy, znaczy, możemy to od niego wziąć wtedy, no ale jak nie mam miejsca w plecaku i nie możemy tego zabrać, to no to stracimy. I spróbujemy to wykorzystać, czyli weźmiemy sobie kradnij. Kolego, oddaj mi te rad Skorpiona ogony. Nie wiem, czy mogę wziąć wszystkie. No nie. Nie wiem, gdzie jest udźwig, ale... Jeden możemy mu ukraść, drugi możemy mu ukraść. Trzeci możemy ukraść, czyli jeden mu zostanie, tak? Tego jednego nie możemy, dobra. A na razie zostawmy sobie trzy. Przesuniemy sobie czas, bo oni tutaj z nami nie chcą gadać, także poczekamy do rana. Bo oni śpią i pójdziemy do tego kolegi tutaj, żeby te ogony wszystkie wymienić. Jeden ogon waży 20 tam chyba funtów w jednostkach jest, a jedno antidotum raptem jeden, także dużo, dużo mniej. Dobra, zabierzemy mu ten ostatni ogon. Te flary, flary się podświetla, można rzucić we wroga i on będzie lepiej widoczny. Tego też się nauczyłem z komentarzy, także dosyć dużo rzeczy się nauczyłem. Mogę to mu zabrać. Mogę. Jemu to niepotrzebne, a ja to sprzedam. Dobra. I takich prawdopodobnie nie będę używał.
Okej, okay. Chciałbym wszystkie. Tylko czy ja muszę za każdym razem tak wychodzić? Koniec, nie, powiedz mi. A, to nie da się. Chyba za każdym razem muszę tak wychodzić. No dobra, przeróbmy wszystko. To cały dzień nam z tym zeszło. No, to nie mogę tak długo tu, no dobra. On to strasznie długo robi. Postać. Bo znowu jest 22. Nie możemy marnować też. Nie wiem, czy te 130 parę dni, które w tym momencie mamy, 137, czy nie zmarnujemy na takie coś. Dobra, na razie tak, bo nie chcę tu. Kurde, nie to chciałem. Dobra, sorry. Quick save z powrotem. Nie to chciałem. Zapomniałem, że to nie można do tej szafki, bo ona się denerwuje. Ten z nami nie będzie gadał. Dobra, czyli cofnęliśmy się jeden dzień. No dobra, mały falstart. Poczekajmy znowu do rana. Nie będę mu tych ogonów teraz zabierał. Zabiorę później. Na razie niech ma. Wymienię tylko te, które ja mam. Chciałem zaglądać do tej szafki, żeby te ogony w tej szafce zostawić na później. Tak jakoś sobie wymyśliłem bardzo szybko i trochę bez sensu wyszło. Dobra, mamy 5. Na razie zostawimy tak jak jest. Te flary to mogę zabrać. Dobra, oddaj flary, a te ogony sobie noś z sobą najwyżej. Jeszcze jedno, okej. Okay. I teraz tak. A jeszcze jedną podpowiedź miałem, że jak się leczę, pierwsza pomoc to jest przy złamaniach i jakichś takich większych, groźniejszych akcjach, a normalnie jak chcę, to się powinienem leczyć. Czyli leczenie, albo po prostu czas przyspieszyć, to on się wtedy leczy sam. Dobra, zapisujemy. Okej. Okay. I pierwszą rzecz, którą pominąłem, to jest rzecz za tą kurtyną. Nie wiedziałem, że to można odsunąć. Znaczy rzecz, nie tyle rzecz, co postać, bo tutaj leży koleś. On jest chory. On jest chory, można z nim pogadać. Można z nim pogadać. Witaj, wybaczalnie, nie czuję się teraz najlepiej. Proszę, jeżeli jesteś w stanie pomóc nam znaleźć sposób na zwalczenie Rad Skorpionów, porozmawiaj z moim bratem Setem. Dobra, ja Rad Skorpiony już zlikwidowałem i chyba wiem, jak ci pomóc. Czyli cię uratujemy. I za to dostajemy 400 punktów doświadczenia za wyleczenie go z zatrucia. Tylko i wyłącznie doświadczenie za to dostajemy. Znaczy możemy z nim gadać jeszcze. Dzięki czemu zawsze to będzie bliżej następnego levela. Bardzo ci dziękuję za pomoc. Nazywam się Jarvis. Jestem młodszym bratem Seta. Jeśli tylko jest coś, czego chcesz się ode mnie dowiedzieć, po prostu pytaj. Czy mógłbyś mi powiedzieć parę słów o twoim bracie? Set to świetny wojownik, jest bardzo zawzięty, czasami odrobinę za bardzo. W każdym razie jest oddany dobru naszej wsi. Opowiedz mi trochę o tej osadzie. Cóż, cieniste piaski założył praprzodek naszego obecnego przywódcy Aradesza. Aradesz. Tam chyba Arades. Możliwe, że za pierwszym razem źle to wymawiałem, to chyba będzie jako szy. On może ci o tym powiedzieć więcej. Mamy studnie i nawadnianie, więc dobrze sobie radzimy. No dobra, co masz do sprzedania? Masz coś ciekawego? Rzucam okiem jednocześnie, czy tam się nagrywa wszystko, bo miałem wcześniej przypadek, że się nie nagrywało. Nie ma nic. Dobra, chcę tylko pogawędzić. Dzięki, nara. I teraz tak. Idziemy sobie stąd. A gdzie jest? A, już myślałem, że ten się zgubił gdzieś. Razlo. Żona Razla. Nie chcę Razla. Set. Gdzie ten Set? A Set to jest ten przy bramie. Może mu powiem, że ten to jest Set, tak? Tak. Może mu powiem, że mu wyleczyłem brata, to może coś zyskamy z tego, ale nie wydaje mi się. Raczej nie wydaje mi się. Dobra, gadamy z nim. No, nagadaliśmy się, koniec. A ty masz coś do sprzedania ciekawego? Masz... O, i ty masz linę. Ty masz linę i lina nam jest potrzebna właśnie. Lina jest nam potrzebna, ale ja tej liny nie będę kupował, bo nie ma potrzeby wydawania kasy. Mogę mu sprzedać za 35. No dobra, no, sprzedajmy za 35. Okej. Okay. Weźmiemy kapsle. Tych flar nie potrzebuję za bardzo.
Dobra. Idziemy dalej. Koniec. Dzięki. Nara. Linę potrzebuję oczywiście, ale linę wiem, gdzie znaleźć. Linę wiem, gdzie znaleźć. Także nie będziemy kupować, nie będziemy przepłacać. Nie będę też mu kradł tego. Mógłbym próbować, ale raz trzeba na, tak naprawdę na quicksave'ie, bo może się nie udać. Jak się nie uda, całe miasteczko się zbuntuje. Za słabi jesteśmy, żebyśmy mogli ich tutaj rozwalić. Oni nie są mocni, ale poza tym nie chcę ich wtedy zabijać. Lina znajduje się prawdopodobnie tu. Nie wiem, w jaki sposób ominąłem tę dużą szafkę, bo jakoś ją ominąłem poprzednim razem. I sobie zabierzemy linę i książkę, tak. Ten stanął mi w przejściu, okej. No i mamy linę. Tutaj raczej nic więcej się nie da zrobić, przynajmniej nic o tym nie wiem. Książkę możemy oczywiście sobie przeczytać. To jest poradnik harcerza. Tylko nie pamiętam, jak się ją używa, czy to trzeba tak. O, użyć, dobra, poczytałem. Zrobiło się ciemno. Dobrego dnia, dziękuję, możemy stąd zmykać i w dzisiejszym odcinku jeszcze raz wracamy do Krypty 15. Także musimy wyjść całkowicie z tej osady. Tutaj, przed bramą weźmiemy sobie, tu weźmiemy maczetę i weźmiemy sobie, może odwrotnie, maczetę i pistolet. Na razie tak, pancerza nie mamy, ale to powinno się za niedługo zmienić, z tego co wiem. Ok, zapisujemy i lecimy do krypty. Krypta 15 poprosimy. Następne miejsce prawdopodobnie będzie tu. O, trafiliśmy na bandytów jakiś. Nie, na rat skorpiony. Będziemy je zabijać. Zawsze to jakieś punkty doświadczenia, tylko że nie wiem, czy nas nie zatrują. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy, może się uda. Dobrze by było tu zapisać, albo się cofniemy i stamtąd będziemy próbowali. No okej, zróbmy szybki. Znaczy, zróbmy może taki zwykły zapis. Nie wiem, czy się da w czasie walki. Zapiszemy gdzieś tutaj. Tak, na wszelki wypadek. I próbujemy. No właśnie, z tym celowaniem mówię. To też jest tak średnio. On za to dobrze strzela. Aczkolwiek, no, naboje też będzie marnował. No właśnie, teraz my tak. 49, 47. Dobra, on niech strzela do tego, a ja spróbuję rozwalić tego. Trafiłem. Ale za drugim razem już nie trafiłem. Dobrze byłoby... Aj, chociaż jednego rozwalił, nie udało się. I on obrywa krytycznie. Niedobrze, my też oberwaliśmy. Jeszcze jesteśmy za słabi, żeby takie akcje przeprowadzać tutaj. Może będę strzelał jednak. Dobra, jeden zabity. Jest szansa, że to przeżyjemy. Coraz mniejsza. I ulegam zatruciu. Mamy antidotum także. Jak nas nie zabije w następnej kolejce, to może to przeżyjemy. Dobra. On strzelił w Jana. Okej. Udało się. Udało się, ale czy to było warte tego, to nie wiem. Leczył się nie będę, gdyż będziemy się przemieszczać, także powinienem się leczyć w trakcie. Zatrucie, mam zatrucie. Jak mogę zniwelować? Jak będzie ci wyrządzał szkody do momentu zastosowania odtrutki? No dobra, to spróbujmy zastosować odtrutkę na samym sobie. Poziom zatrucia spadł minus 6. No i mamy troszkę mniejsze. Nie wiem, czy dwa mam. Nie będę dwóch zużywał. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to funkcjonuje, bo tak naprawdę jak to działa, to nie jestem pewny. Ogony. Zabierzemy ogony. Zawsze można sprzedać. Okej. I tu chyba nic więcej nie ma. Tutaj jakieś ciało jest. Dostrzegasz kości. Nie.
No i na takie przygody możemy się natknąć tutaj. Potłuczone szkło. Tak patrzę, czy czasami nie ma czegoś ukrytego na tej miejscówce, ale wychodzi na to, że chyba nie ma nic. Zawsze można uciec. Znaczy próbować uciekać. Nie muszę z nimi walczyć. Z tymi bandytami, których spotkam w takich miejscówkach, mogę próbować uciec. Koniecznie musi się to udać. Dobra. Nie. A, bo dobra, zapiszmy to tutaj. Okej, okay, i próbujemy iść dalej do krypty 15. Miejmy nadzieję, że nas tu już nic nie spotka. No właśnie, spotkało nas. O kurcze. Dobra, to uciekamy stąd. Jakiś kupiec jest. No fajnie, ale 5 rad skorpionów nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Mam nadzieję, że ucieknę zanim oni zabiją. Chociaż oni będą szli za mną. Nie będą szli za mną. Dobra, spadamy stąd. Miejmy nadzieję, że ucieknę zanim ten Jan zginie. No marnuję amunicję, ale dobra. Muszę uciekać. Można było wczytać save'a i spróbować jeszcze raz. Ciekawi mnie, co ma ten kupiec, ale niestety nie chcę wiedzieć. I chyba on zginie, zanim ja zdążę uciec. Jeszcze jedna kolejka mi jest potrzebna. Dwóch rozwalił, tak naprawdę. Tak naprawdę może spanikowałem, chociaż no nie, zabili go. Dobra, spadamy stąd. Fajnie, tam jakiś kupiec był, może coś ciekawego miał, ale nie chcę ryzykować. Jaskinia, wejście, dobra, idziemy tutaj. Czy ty żyjesz? Jak ty się masz w ogóle, kolego? Zastacie swoich wrogów w pył, zyskujesz 220 punktów doświadczenia. To tam za te dwa skorpiony, które on zabił. Ile masz amunicji? 12. Nie za dużo. Przekażemy ci jedną paczkę. Tak, żebyś miał czym strzelać. Dobra, weź sobie na wszelki wypadek. Żeby się nie okazało w trakcie walki, że nie masz czym strzelać. Zmienić formację, w jakich broniach. Czy możesz dać mi wskazówki? Możesz już odejść. No nie, dobra. Zostawiamy tak, jak jest. No idziemy. Idziemy, tutaj jest winda. Gra zapisana. I teraz tak. Z ekwipunku weźmiemy linę. I na to bym właśnie nie wpadł. Bo o ile tę linę mogłem mieć w ekwipunku, to chyba, znaczy muszę ją użyć. W taki sposób. Nie na niego. Chyba muszę ją użyć w taki sposób. O, właśnie. Teraz tu jest lina. I ja mogę zejść niżej. I mówię, o ile... Jakby ona była w ekwipunku i miał ją przy sobie i wystarczyłoby, to może i bym odkrył tę miejscówkę. Patrzę, czy czegoś tu nie przegapiłem, bo tak naprawdę mogłem tu jeszcze przegapić jakąś półkę, szafkę, tu są komputery same. Tutaj była jedna, to ją otworzyłem, dobra. To schodzimy po tej linii na dół. O, i od razu akcja. Ale tutaj coś jest, także bardzo chętnie sobie przejrzymy. Tu jest chyba jeszcze. Aha, tutaj, dobra. Na razie zajmijmy się tymi kolesiami tutaj. Dużo szczurów. Okej. Strzelać do niego. Dobra, będę strzelał. 21 punktów życia, chyba trochę mało. To znaczy, to nie jest full, jaki mogę mieć. Dobra, zobaczymy. Jeden nie żyje. Halo, nie gryź go. Nie chcę strzelać przez niego, bo mogę go trafić. Przy mojej umiejętności strzelania. Raz, dwa, trzy się ruszę i uderzę go. Ale nie trafię, dobra.
On go zabił. Ja bym chciał sprawdzić, czy mogę się wyleczyć. Leczysz 8, a leczenie jednak jest dużo, dużo lepsze. Dobra, tutaj nie ma nic. Tu nie ma nic, okej. Okay. To zaczynamy przeszukiwania od tego miejsca. Oczywiście szczury będzie trzeba pokonywać. Wszystkie, trochę nam tu zejdzie. Kolega jeszcze, o którym wspominałem na początku odcinka, polecał też moda, który przyspiesza walkę w jakiś sposób. Cokolwiek to znaczy. Ten strzela z tego, nie wiem czy dla każdego tego szczura jest warto używać pistoletu, ale no ale dobra, niech będzie. A z tym przyspieszaniem walki, to nie wiem czy chcę, bo tak naprawdę... Aha, tu możemy sobie zmienić pojedynczy, dobra. Nie przeładuj, tylko pojedynczy. Jeszcze mamy naładowane. Sam go trafiłem. Zabiłem go, tak? Dobra. Nie, sorry. O, bo podczas... Gdy nie ma walki, właśnie dobrze jest przeładowywać broń. Żeby mieć zawsze naładowaną, to logiczne. Okej, zobaczmy co jest tutaj, czy jest tu coś, jesteśmy w stanie tutaj coś zebrać. Czy chcę przyspieszać walkę? No, bo może wrócę do wątku, który zgubiłem. Nie wiem, czy chcę, bo... No, bo tak się kiedyś grało, w taki sposób, jak jest teraz. Także chciałem zachować klimat tamtego grania. Także z jednej strony zadowolony jestem właśnie, że... Dobra, szczurek zabity. Zadowolony jestem z tego, że ten interfejs dało się powiększyć. W taki sposób, bo tak się kiedyś grało i teraz naprawdę lepiej widać. Czy ja mogę tu wejść? Mogę tu wejść. W kiblu będziemy szukać. W kiblu nie ma nic. A jednocześnie prawdopodobnie będzie się dużo lepiej oglądać, jak będzie takie powiększone. Dobra, idziemy szukać dalej rzeczy, które tu mogą być. Chodźcie, wezmę tu. Kolegę zostawiłem daleko. A z tym moim trafianiem w cokolwiek, to jest tak średnio najeża. No ale te szczury też są raczej średnie. No dobra. Ten podszedł i go zastrzelił po prostu. Jeszcze mnie ani razu nie trafił. Aż dziwne. Znając umiejętności w tej grze, w tych postaci, to aż dziwne, że mnie nie trafił. Na szczęście ja go też jeszcze nie trafiłem ani razu. Aha, tu jest aż 5. Dobra. 5 punktów akcji mi potrzeba, żeby w ogóle strzelić. Okej. Okay. Idzie kolejny szczur tam z góry, ale... Na razie sobie go odpuścimy. O, proszę bardzo, miło. Amunicja, weźmiemy. Amunicja się przyda. Jest tu coś ciekawego? Nie ma nic. Dobra, zapiszmy na wszelki wypadek. Komputery chyba się nie da nic z nimi zrobić. Ale tu jest coś. A to siedzisko. O. A, bo to fotel. Ja myślałem, że tutaj coś... Ktoś leży. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej, zbadamy jeszcze... Tutaj jest szafka. Tu na pewno będzie się dało coś wziąć. Nie wiem, jak co się robi tutaj. I tutaj jest amunicja, to widzę. Gdzie ten szczur jest? No, tu są. Dobra, są dwa. Nie udało się trafić. Idzie nasz kolega. Nam dosyć mocno pomaga, przyznam szczerze. O, bo ja jakoś tak... Średnio z trafianiem. Dobra, jeden zabity. Drugi zabity, okej. Spróbujmy się podleczyć, może się uda. Nie udało się.
Nie wiem, jak jest z tym leczeniem, bo to też nie mogę chyba jakoś za bardzo, za dużo razy. Po jakimś czasie to trzeba steampacka po prostu użyć, żeby się wyleczyć. Znaczy steampack to jest taki, że no, w ostateczności w czasie walki na przykład. O, ale tego zabiłem za jednym zamachem bardzo ładnie. Dobra, najpierw sprawdźmy, co jest tutaj. Aha, myślałem, że ty chcesz kogoś zabić, a... Znaczy, że się włączyła walka, ale się skończyła, dobra. O, leci szczurek. No, walki ze szczurami to takie... mało satysfakcjonujące, no ale trzeba ich pokonać, bo inaczej się nie da. Zobaczmy tutaj. Mogę tu przejść, mogę tu przejść. Przesuń się. A, że zdobywam punkty doświadczenia, to czy staram się jak najwięcej. Nie wiem, czy tu coś można zrobić z tym. Kamienie. Wyglądają na one na charakterystyczne dla tego regionu. No i spoko. Tu nic niezwykłego nie dostrzegam. Tu jest coś, jakieś zawalisko, ale nie wiem, czy... Ale chyba tutaj nie da się wysadzić niczego. Nawet jeśli się da, to nie mam czym. Dobra, on go pokonał. Jeden szczur, jeden nabój. Mamy amunicję do karabinu. Także na razie sobie ją będziemy zbierać. No właśnie, to tak stał ten szczurek za mną, ale... No właśnie, może bym się jeszcze spróbował podleczyć. Okej, uciekniemy tutaj. Tutaj na razie walka się nie włączy. Spróbujemy jeszcze raz leczenie. 36% mamy tylko. Także nie za dużo. Nie za dużo. I znowu się nie udało. Więc będzie trzeba, to użyjemy steampacka na razie. Na razie jest jeszcze okej. Tutaj nie ma nic. No i zobaczmy, co jest w szafce. Grę zapiszemy i zajrzyjmy do szafki. Mamy pierwszy mundur. Weźmiemy linę. Znaczy mundur. Jakąś zbroję pierwszą. Pancerz jakiś może. O, nie mundur, ani zbroja, bo to jest taki zwykły pancerz, który podnosi odporności trochę. Jak widać. I zaczynamy wyglądać troszeczkę bardziej profesjonalnie. Spoko. Idzie szczurek. Ale sobie poszedł. Także troszeczkę odporności będziemy mieć większe. Okej, trafiłem go. Idziemy dalej. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj coś nie przegapiłem. I chyba tu się jeszcze da zejść na dół, ale... Ale nie, jestem pewny. Szyb windy, no tak. Jeszcze może to się da gdzieś tu zejść. No bo przejechaliśmy tą, a tą się chyba da zejść na dół, także... Zobaczymy, co jest niżej. Tutaj jest jeszcze komputer, ale jest niesprawny. Ciekawe, czy mogę naprawiać takie rzeczy, bo... No, naprawę mamy na bardzo niskim poziomie, także raczej mogę zepsuć co najwyżej. Nie jestem w stanie tego naprawić, no właśnie, nawet zepsuć nie jestem w stanie. Ani naprawić, ani zepsuć. Okej, odsunę się trochę na bok, właśnie, bo tu kolega... A nie chciał z nim walczyć, znaczy przeładował sobie broń chyba. Nie trafiłem. Ale on trafił. I tu są jeszcze dwa. Ja sobie wezmę pistolet i spróbuję w tego, tylko że on jest daleko. Nie trafiam, ale on przyjdzie dzięki temu. Dobra, on zabił szczura. Czy ja... spróbuję. Nie trafiam. Dobra, szkoda amunicji. Nasz kolega dużo lepszym strzelcem jest ode mnie. Ewidentnie. Patrzmy, czy tu coś nie przegapimy. I tu też jest toaleta, także zajrzyjmy. Da się zobaczyć, co jest. Mój poprzedni użytkownik nie spłukał po sobie. Fascynujące.
Dobra, wyczyściliśmy ten poziom. No i zobaczmy. Trudno też, żeby windy bez liny. No, ale mam linę. No właśnie, tutaj też trzeba linę założyć. I może... A, bo no jakbym kliknął to wtedy, no to może by... Może bym zauważył. Jakbym przeczytał podpowiedź. To bym zauważył, że potrzeba liny i może bym do tego dotarł sam. Ale byłoby ciężko. Dobra, weźmy tutaj. Jak jest z obciążeniem? 62. Ale nie wiem, jakie jest maksymalne. Nie widzę. A dobra, nieważne. Nieważne. Na razie jeszcze mamy miejsce. Schodzimy na dół. I od razu walka. O, jestem większy. Dobra, i tu jest jeszcze parę rzeczy. O, tu widzę amunicję. Tu są szafeczki. I tu są jakieś komputery. Dużo komputerów. Dobra, jeszcze parę miejsc tutaj przeglądniemy. Wyjdzie odcinek taki długaśny, bo ja chciałbym tę kryptę całą zbadać, zanim wrócimy gdziekolwiek. Dobra. Nie ma co się tutaj rozdrabniać. Strzelamy w miśka. Oczywiście nie trafiamy. No, ten ma trafienie krytyczne. 88%. Ale ja oczywiście nie trafiam, no bo po co? Ten już go raczej dobije. Tak jest. Tego nie będę do niego strzelał, bo szkoda amunicji. Podejdziemy trochę bliżej. To trochę przesadził. Z podchodzeniem. Dobra, idę do niego, bo jak zacznę strzelać w taki sposób, to nie wiem, czy nie zabiję swojego. Okej. Okay. Ja bym chciał wiedzieć, ile on ma zdrowia. Czy jestem w stanie sprawdzić w jakiś sposób, ile on ma zdrowia? Nie chcę, żebyś mi cokolwiek mówił o sobie. Nie chciałbym, żeby on umarł. Czy on jest bardzo przydatnym kolegą tutaj. Dobra, spróbujmy się wyleczyć. Zobaczymy, czy się uda. Udało się, 7 wyleczyłem, a jeszcze spróbujmy kolegę naszego wyleczyć. Oj, teraz to nie spróbujemy, bo się włączyła walka. Także lecimy, zabijamy tego. 92%. Raczej powinienem trafić, trafiłem, ale już więcej nic nie zrobię. No dobra, ale nie muszę nic więcej robić, jeszcze szczurek został. Oj, ja go zabiłem strzałem, dobra, bardzo ładnie. Gdzie idziesz? Chodź tutaj. Bo się włączy zaraz tamten. Ten szczur, co tutaj jest. I chciałem cię wyleczyć. Znaczy, chciałem ci pomóc. Zobaczyć, czy się uda. Nie udało się. No cóż. Dobra, weźmiemy to tutaj. Gitara. I jeszcze chcę zobaczyć, czy tu czegoś nie ma. Raczej nie ma w takich rzeczach ukrytego nic. Kości. Kości, kości. Tu są kości. Jeszcze pod tą ścianą. Nie ma nic. Dobra. To idziemy do tych szafeczek tutaj teraz. Idzie. Dobra, ruszył się. Mogłyby wszystkie tutaj podejść do nas, by było szybciej. O, zwłaszcza, że potrafię też jednym strzałem czasami zabić ich. Raczej walka powinna się wyłączyć. A nie, ten się odknął tu z tyłu. No dobra, to poczekamy na nich. Czy chyba nie będziemy czekać, bo nasz kolega i tak się wyrwie tam do przodu. No dobra, idźmy. No właśnie, on pójdzie do nich. Jaj. I go jeszcze zabiją. Chyba muszę mu pomóc. Dobra, chyba tu jest moment na zapisanie gry na nowym pliku, tak na wszelki wypadek. Gdyby się okazało, że jednak nie daliśmy rady im. Dobra, on zabił jednego.
To teraz ja bym tego Jana próbował wyleczyć. A on niech sobie tu daje radę. Ja na nim to użyję. Czy ja go wyleczyłem w ogóle? W tym momencie nie potrafisz się tam dostać, rozumiem. A teraz? Nie wiem, czego wyleczyłem. Jan traci za pomocą obiektu, jest bug manipulujesz przy obiekcie Jan. Ale nic. Nic się tu nie wyświetla, ale Steampack zniknął. Może. Może się udało, dobra. To teraz wypadałoby. O, nie mam już więcej punktów ruchów. Okej, ale może to przeżyje. Nasz kolega. Szczurek zginął, dobra. Nie idź tam, gdzie idziesz. Wracaj, no. Jeszcze tam nie idziemy, jeszcze chwila. No dobra, spróbujmy go jeszcze podleczyć raz. Chodź. Znowu się nie udało. Okej, to nasze leczenie no to jest takie na niskim poziomie. Także nie ma się co dziwić. Dobra, tu są skały. Nie ma nic, zajrzyjmy do szafek. Amunicja i pierwszy karabin. Dobra, bierzemy. Tutaj bomba i granaty. Właśnie, i tą bombą nie wiem, czy nie można tutaj czegoś wysadzić, ale w sumie nie wiem, czy, nie wiem co. Także na razie wyczyścimy tylko teren. O, trafiłem go za pierwszym razem, bardzo ładnie. Wyczyścimy teren, bo naprawdę nie wiem, co tu można, czy tu można cokolwiek wysadzać. Wydaje mi się, że gdzieś tu w którymś miejscu coś można wysadzić, ale nie wiem, gdzie. Tu? Nie, nie wydaje mi się, żeby to. Dobra, co tu jest jeszcze? Mamy karabin i pancerz. Tutaj już raczej nic nie ma. To jest komputer. No to, że komputer, to ja wiem. Zobaczmy jeszcze, co tu można. Czy tu coś nie przegapiam? A te szczurki pozabijamy. Zawsze to trochę punktów doświadczenia. Dobra, może go maczetą spróbujmy. Jeszcze trochę tych stworów tutaj zostało. Do wyczyszczenia. Tu są dwa, te większe. Niedźwiadki takie. Okej. Okay. On jednego zabił. A mnie się nie udaje w nic trafić. Na szczęście on dobija wszystkie. Zanim ja cokolwiek jestem w stanie zrobić. Dobra, skończmy turę. Gdzie on tam poszedł? Tu jest jeszcze szczur, ale skoro on poszedł tam, to mu idę pomóc. No i co? Jest tu jeszcze jakiś? Nie, pozabijał wszystkie. Dobra, to skończmy turę. Nie trafił. Dobra. Ale on sobie to poradzi z nim. Ja tu nie jestem potrzebny do niczego. No właśnie. Chodź tu, kolego, zobaczymy, czy jeszcze tutaj coś jest. To mogę użyć? Nie. Tutaj komputer, ale to wszystko jest nie do użytku. Nie działa, niesprawne. Wszystko jest zepsute. No cóż. Krypta jest niestety opuszczona, już od dawna na to wychodzi.
Nie wiem, jaka jest historia tej krypty. No ale nic tu już nie ma. I tak zdobyliśmy tak naprawdę dobrą broń, którą będzie można używać. I granaty, i amunicję, i pancerz przede wszystkim. On ma pojedynczy... Jaką celność? 67, o proszę bardzo. Pcium, nie trafiłem. Zrobiło pcium i nie trafiłem, ale on trafił za to. Dobra, zapisujemy. Z tym quicksave'em to też tak jest, no jak cały czas zapisuję tylko quicksave'em, no to fajnie zapisuje się plik, nadpisuje się plik. Ale w momencie, w którym... zapiszę w inny sposób, to ten nadpisany plik się znowu resetuje, nie, tak jakby. Dobra, zobaczmy niedźwiadki. Będę miał rozrzut, mogę kogoś trafić, albo nie trafić nikogo. Nie w szczura, strzelaj w nich, bo cię zabiją. Będzie w szczura, Trafiłem, ale to po jednym strzale mogę tylko... No patrz. Poszedł sobie. Ojeju. Teraz ja muszę iść za nimi. Bez sensu. Dobra, on może tu zginąć w takim wypadku. Gdzie ty leziesz? Pogięło go? Poszedł tam szczura zabić. Nie chcę trzy, może tylko o dwa się przesuńmy. Dobra, jednego zabiłem. Zawsze to coś. Coś się temu kolesiowi pomyliło. Tu jest jeszcze skrzynka jedna. Dobra, tu jest jeszcze jakiś schowek. O, mamusiu. Dobra, tego szczura trzeba tu zabić i jak najszybciej mu pomóc. Kolego, nie wiem, co ty robisz, ale przez to, że tak łazisz, zaraz cię coś zje. I będziemy musieli save'a wczytywać od początku. Czemu ty nie walczysz? Teraz mogę, przepraszam, teraz mogę go trafić przez przypadek, albo nie trafić w nic. No chyba się zbagował coś. Dobra. Chyba się zepsuł. Albo on ucieka, a może on nie walczy, może on ucieka. Może tak jest, że w pewnym momencie on ucieka. To idę ci pomóc, ale dużo nie mogę. Może on jak jest chory, za mocno poturbowany, to będzie uciekał. Problem jest taki, że... Dobra, cofnij się tu do mnie. Zagonili cię tam gdzieś w kozi róg. Się porobiło. Się porobiło, bo go teraz zjedzą. No, będzie trzeba czytać save'a chyba z powrotem. Ale by się przydało obracanie ekranu. Jeszcze jedną kolejkę musisz koleś wytrzymać. Dobra, i teraz... Teraz spróbujemy go dobić. Znaczy, może nie trafią. Jan ginie. O, dobra. Dobra. Jak wracamy do tego miejsca, gdzie jesteśmy tutaj. Czemu ten steampack nie zadziałał?
Ja go spróbuję wyleczyć. Bo tu się nie ogarnia, chociaż no jest sytuacja taka sama jak wcześniej. I też nie trafiłem. No on strzela w tego szczura. Ja zabijam jednego. On przeładowuje. I nie ma amunicji. Dobra, chodź. W takim wypadku. Trzeba cię tu ogarnąć, kolego, bo to tak nie będzie. Handel, nie masz amunicji już, tak? Dobrze, to ci oddamy. Oddamy trochę. Gotowe. Oferta, ok. Przeładuj sobie broń jak chcesz, tak by było najlepiej. Mamy awans, ale ten awans to sobie zostawię, bo na razie mi jest niepotrzebny. Teraz możemy zapisać. No idziemy. Idziemy, bo tę szafeczkę tam jeszcze chciałem wystrzelić. Chodź, szczurek. Okej. Jeszcze tylko 3 szczury zostały. Dobra, teraz nam się uda już. No niestety. Nie udało nam się Jana wcześniej uratować, ale... Jeszcze te mechaniki są dla mnie troszeczkę niejasne. Nie pamiętam wszystkiego. I bywają problematyczne, ale... Jeszcze trochę się nauczę. Dobra, teraz... Tylko ja bym nie chciał trafić swojego. A, to strzelę w tamtego na wszelki wypadek. Odsunę się też. O, bo on zabije tego. A ja jeszcze raz strzelę do tego. I to by było na tyle. Ok, krypta jest ogarnięta. Możemy już tu biegać. Komputery nie działają. Tak, te komputery są niesprawne. I jeszcze zobaczmy tutaj. Nie ma nic. Ok, to zajrzyjmy sobie do tej szafki. To jest ostatnia szafka tutaj. I też amunicja jakaś. Dobra, bierzemy całość. Gotowe, dziękuję. I krypta została ogarnięta. Ja wyjdę sobie na zewnątrz. Wyjdziemy sobie na zewnątrz. Tym dynamitem wydaje mi się, że można coś zniszczyć, ale nie jestem pewny. Ja po odcinku spróbuję poszukać, czy czegoś nie można tu wysadzić. Może to można wysadzić. Zrobimy zapis, chociaż na jeszcze. No już powinienem kończyć odcinek, ale zróbmy jeszcze coś takiego, że tak, zróbmy zapis. Ustawmy tutaj dynamit. Zobaczymy, nie wiem czy potrafię ogólnie, ale spróbujmy. Tę bombę zegarową. I ją spróbujmy użyć tu. Nie wiem czemu mi się wydaje, że... gotowe. Dobrze było ją zrzucić, bo wybuchnę zaraz. Aha, 10 trzeba użyć, tylko że tutaj już odpaliłem zegar. Ups. To chyba nie tak miało być. No dobra, to chyba nie tak miało być. I tak to się wysadzę, także... Granatem, no nie. Ją można użyć, ale ją to chyba trzeba zamontować, a właśnie tutaj nie ma miejsca do montowania. No dobra, sprawdzałem, nie wiem. Jeśli można ją gdzieś użyć, to poproszę o poradę w komentarzu, a my wychodzimy stąd. Ja i tak tu zostanę, bo my... My stąd... Z tej lokacji nie będziemy wychodzić całkowicie. Mamy jeszcze awans. W każdym razie krypta 15 chyba została ogarnięta cała. Dynamic, znaczy bombę sobie zabierzemy sobie. Wiem, że te bomby można podkładać swoim przeciwnikom na przykład. Można też tak robić. Okej, okay. I wychodzimy sobie na zewnątrz.
Mamy nie, znowu kliknąłem nie tak, jak powinienem. Możemy wybrać profit. Gładka gadka. Posiadasz sekret gładkiej gadki, potrafi rozmnożyć liczbę opcji dialogowych. No właśnie, my retorykę. Idziemy w retorykę, także możliwe, że to będzie to. Koci wzrok. Z tym profitem lepiej widzisz w mroku. Każdy poziom kociego wzroku zmniejsza postrzegany przez ciebie poziom ciemności o 10%. To się nie głupie. Łatwiej ci dostrzec szczegóły dotyczące innych osób. Pozwala ci to uzyskać poprzez obserwację. Pozwala ci to uzyskiwać poprzez obserwację bardziej dokładne informacje na ich temat. Orientacja to jest dosyć dobre. Pierwszy w kolejce. W trakcie walki prawdopodobnie wyprzedzisz przeciwnika, jako że twoja inicjatywa rośnie o 2 punkty. To też nie jest głupie. No wszystkie są dobre. Z tym profitem stajesz się naprawdę pojemnym uczniem. Tutaj wzrasta czytanie, znaczy punkty doświadczenia przy czytaniu, prezencja. Od razu przyciągasz do siebie spojrzenia. Wstępna reakcja innych osób wobec ciebie poprawia się o 10% za każdy poziom tego profitu. Ja bym był chyba za orientacją, żebyśmy więcej wiedzieli o przeciwniku. Tak mi się wydaje. Dobra, weźmiemy to. Brakuje nam, że nie jesteśmy w pełni wyleczeni. I tu idziemy tak. Idziemy w retorykę. Mamy 100%. Idziemy w broń palną. Mamy 101%. I nie wiem, czy w to leczenie iść, czy nie. Coś się może przydać, trochę leczenie. Mamy steampaki też. Ale to leczenie może być takie... No dobra, weźmiemy... Troszeczkę punktów w leczenie też dodamy. 45. Handel nie bardzo mnie interesuje. Dobra, jeszcze w broń tutaj dodamy. No i cóż, no chyba to wszystko. Chyba tutaj to wszystko. Okej. Tak jest. Teraz tak, mapa. Aha, bo my jesteśmy tutaj przed wejściem do krypty. No cóż, w dzisiejszym odcinku przeszliśmy całą kryptę 15, tak mi się wydaje. Zdobyliśmy pancerz, zdobyliśmy nowy karabinek. Także dosyć owocny odcinek. Dajcie znać, co o tym myślicie, jeśli... A przede wszystkim, czy mam próbować grać totalnie... Bez wiedzy o tym, jak następna lokacja będzie wyglądać i tak dalej, czy mam się przygotowywać do odcinka kolejnego i wiedzieć, gdzie docieram. Nie w szczegółowo, nie chcę sobie tam totalnie spoilować i wiedzieć wszystkiego, ale mniej więcej o lokacji chciałem poczytać i o takich rzeczach właśnie jak o tutaj użycie liny, żebym wiedział, że mam zejść, gdzie normalnie bym pewnie nie odkrył tego. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. I tak odcinek, jak patrzę na zegarek, się dosyć mocno przedłużył. Ale był całkiem spoko. Także wracam do nagrywania. Będę starał się nagrywać wszystkie serie na moim kanale, ale Fallouta też. Przede wszystkim Wolsen jest głównym filmem na kanale, a Fallout jest drugi w kolejności. Także mam nadzieję, że te dwa odcinki tygodniowo będą się pojawiały. Dobra, ale na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze i do zobaczenia z tym razem. Pa, pa.